Cześć, jestem Squido, to jest Minecraft i nagrywam taki odcinek pod tytułem Jak zrobić od początku do końca w pełni działającą automatyczną kolejkę. Na razie sprawdzam, czy działa audio i robię krótkie cięcie. Widzimy się za chwilę. Okej, już jestem. Wybaczcie za jakość mojego głosu, ale jestem teraz obecnie chory. Nie wiem, kiedy to wróci do normy. No więc plan jest taki. Najpierw pokażę wam, jak ta kolejka działa, później jak jest zbudowana i później zbudujemy taką razem. I tutaj wagonik przyjdzie dopiero, gdy nacisnę ten przycisk. On przyjedzie z zajezdni, która jest tutaj, przyjdzie wagonik. I już jest. Teraz, dopóki nie wsiądę, nie przyjdzie tutaj żaden booster. Dopiero gdy wsiądę, booster tutaj przyjeżdża. Okej, jesteśmy z powrotem. Teraz, dopiero gdy wysiądę z wagonika, podjedzie booster i zabierze ten wagonik do zajezdni. Zobaczcie. Booster zabierze wagonik do zajezdni i wraca na swoje miejsce. Teraz pokażę wam czysto technicznie, jak jest zbudowana ta kolejka i zacznijmy od zajezdni. Przyjeżdża tutaj wagonik, dostaje moc z tego boostera tutaj, wyjeżdża tutaj i spada nas stos wagoników. Teraz w momencie, gdy ja nacisnę tam ten przycisk, który jest na środku, to zostaje wysyłana energia z czerwonego proszku, zamieniając tutaj przekładnię z wagonika na tą i on jedzie tutaj, dostając moc jeszcze z tego boostera i zabierając ten wagonik tutaj. Wagonik jedzie sobie tam do góry, zatrzymuje się w tym miejscu, a booster wraca na swoje miejsce po danym pomieszczeniu. Tutaj nie ma nic specjalnego. Tu jest automatyczny booster, który zostaje wysłana energia z tej kamiennej płytki, kamienna płytka. Jest aktywowana tylko wtedy, gdy ktoś na niej stanie. Ktoś żywy na niej stanie. Może tak. A sam wagonik jej nie ruszy. I booster wyjeżdża, zabiera wagonik i odjeżdża. Podobnie jest tutaj, tylko że tutaj, dokładnie pod tą płytką, jest czerwony proszek i pod tą tamtą też. Tak, żeby z tej płytki idzie naokoło, a z tej idzie prosto, tak żeby się nie stykały. I tu jest bramka Exnor. Bramkę Exnor stosunkowo nie jest tak trudno zrobić. Jest bardzo łatwa w obsłudze. Tylko wymaga to trochę czasu. Tak samo staje automatyczny booster. Tu jest lawa na samej górze. To jest naprawdę jasno, gdy jest dzień. I gdy jest noc, to zaraz zobaczycie. To jest jedno z najjaśniejszych miejsc, jakie jest tutaj. Dobra, ja robię krótkie cięcie, bo muszę sprawdzić, czy widziałem wszystkie rzeczy potrzebne. Powiem wam, co będzie potrzebne i co musicie przygotować. Wagoniki. Możecie zrobić spokojnie 9, to jest takie minimum. 10 spokojnie zrobić możecie. Potrzebny będzie również dużo czerwonego proszku, to naprawdę dużo. Czerwone pochodnie, myślę, że wystarczyłoby kilkanaście. Potrzebne będą również drewniana płyta naciskowa, jedna, dwie płyty naciskowe, kamienne i jedna dźwignia lub płyta naciskowa. Mam w swoim tam domu mam kolejkę z płytą naciskową, więc tutaj rozrobię z dźwignią na środku. Jest równie efektywna i nawet czasami lepsza, bo nie przysyła wagonika niepotrzebnie, gdy się na nią przypadkiem wchodzi. I oczywiście potrzebne będą tory, jak największa ilość. Dla estetyki możecie zrobić jeszcze kolejkę z płytek, tak jak ja to zrobiłem. I też jakieś oświetlenie też może być glowstone na przykład. To chyba wszystko, niczego nie pominąłem, więc zabieram się do roboty.
Tutaj będzie sam środek kolejki w tym miejscu. Tutaj będzie, wiecie, to takie podwyższenie. Tutaj będzie zejście. Tutaj będzie jechała kolejka naokoło, wracała. Tu będzie zajezdnia. Dokładnie pod drzwiami tutaj będzie zajezdnia. Tu będzie booster, który będzie wysyłał wagonik w podróż, a tu będzie booster, który będzie go odsyłał do zajezdni. No więc zabieram się do roboty. Jak na początek miałem taki plan, żeby wykopać całą ziemię i wyłożyć ją płytkami. Więc ja może to zrobię i wrócę do was w momencie, gdy to skończę. Kolejny piękny dzień w Minecrafcie. Od razu wam pokażę, co zrobiłem. Tutaj dałem kostkę ze złota, ponieważ nie chciałem, żeby drzwi były na zwykłym dircie, a diamentu im było trochę szkoda, a złoto nie ma zbyt wiele zastosowań w grze, bynajmniej narzędzi z niego nie robię, bo się szybko niszczą. To postanowiłem zrobić z niego kostkę. Dałem na środku dźwignię, by można było przysyłać wagonik dokładnie już w to miejsce, gdzie dokładnie to miejsce. Tutaj biegnie tunel, w którym poprowadzę niedługo redstone'a, zobaczycie, do zajezdni pod tą kostkę, która będzie przysyłać wagonik. I tutaj poprowadzę jeszcze tory. Nie będzie zbyt dużego obiegu, będzie wyjeżdżać stąd i wracać tutaj, w to miejsce. I tu będzie zajezdnia. Ja się zabiorę teraz za jej kopanie. Położyłem tutaj tory i zaplanowałem, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Oj, ciekawe, jak się te świnki tam znalazły. Ciekawe, czy skoczą do morza. I tutaj jest takie pomieszczenie. Całe już skończone. Teraz zwróćcie uwagę na proces. Wysyłam tutaj wagonik. Oj, on tutaj spada. Objeżdża naokoło. I spada dokładnie w to miejsce. Teraz zwróćcie baczną uwagę, jak się robi automatyczny booster. Wystarczy tutaj wagonik i on się sam napędza. Teraz, gdy poprowadzę tutaj czerwony proszek, ten tor zmieni się tutaj i automatyczny booster wrzuci wagonik tutaj. Dostanie moc jeszcze od tego wagonika. Zabierze ze sobą ten wagonik. Ten wagonik spadnie tutaj. Ten pojedzie we właściwe miejsce i zatrzyma się tam, gdzie chcemy, a booster objedzie tutaj i spadnie dokładnie w to miejsce, gdzie chcemy, i zacznie się znowu napędzać. Teraz jest taka banalna rzecz do zrobienia. Jak dla mnie banalna. Trzeba wykopać tutaj już. Nieźle. Będzie tutaj, muszę całe te płytki wykopać. I tutaj będzie automatyczny booster. I to cała konstrukcja. Pokażę wam, ok. Właśnie skończyłem budować ten tutaj automatyczny booster. Zajęło mi to trochę czasu i trochę z tym kombinowałem, naprawdę. Muszę przyznać, że nie była to łatwa budowla. Musicie trochę z tym pokombinować, bo mogą wejść problemy. Ale działa. Gdy ja tutaj stanę na tej płytce kamiennej, booster przyjedzie i wróci na swoje miejsce. Teraz pokażę wam, jak to zbudowane od strony technicznej. Pod tą płytką znajduje się czerwony proszek. I on biegnie tutaj, a pod tą płytką, dokładnie pod tą, jest pochodnia, która, gdy ja naciskam tamten kamień, tamtą płytkę kamienną na górze, to ten tor zmienia swoje położenie i
wagonik jedzie tędy zamiast normalnie, po czym wraca do boostera. Okej, to już zamknę tutaj i jeszcze pokażę wam jedną rzecz, a mianowicie dźwignię. Dźwignię w momencie, gdy ja ją przełożę, to przyjedzie tutaj. Właśnie, nie ma tam wagonika. Okej. Gdy ja nacisnę dźwignię, to przyjedzie tutaj wagonik. Już jest. Teraz pokażę wam, jak to jest zbudowane. Tutaj biegnie czerwony proszek, aż tutaj na dół. A tu jest repeater. Repeater jest użyty tutaj jako przedłużacz do czerwonego proszku, bo nie chciało mi się robić z konkretnymi, z tradycyjnymi przedłużaczami. I teraz pokażę wam jeszcze, pod którym klockiem jest ta pochodnia, którą wam teraz pokazywałem. Jest pod tym klockiem. I gdy ja naciskam tam na dźwignię, ten tor zmienia swoje położenie i wagonik zostaje wysłany tutaj, po czym zabiera ten wagonik i jedzie na górę. Pokazywałem już wam to. I teraz kolejna niespodzianka. Jak widzicie, ten system działa i gdy ja wsiądę do wagonika, zostaje przysłany booster, który mnie wysyła w podróż. Tutaj jeszcze nie zrobiłem odjazdu do zajezdni, ale zrobię to. Już niedługo będziecie mogli podziwiać całą stację. Jak na razie to tutaj muszą być dwie kratki przerwy, bo bardzo ważne, ponieważ gdy jedzie tutaj wagonik, to on może przejechać dalej i nie zatrzymać się na tych. Okej, teraz biorę się do budowy. Jest, skończyłem. Pod tymi płytkami znajduje się czerwony proszek, krótko jest bramka Exnor i automatyczny booster. Pokażę wam to teraz, jak wygląda to od środka. Tutaj jest kamienna płytka naciskowa, a tu jest drewniana płytka naciskowa. Proszek jest poprowadzony tak, żeby się nie stykały te oba. A tutaj to całe to jest bramka Exnor. No, wygląda mniej więcej tak. I standardowo mam tutaj pochodnie dokładnie pod tym torem. Teraz pokażę wam, co jeszcze zmieniłem. Zmieniłem tutaj wygląd tej stacji ze względu na dźwignię. Teraz jest lepiej, dużo lepiej obsługiwalna. I jeszcze okazało się, że popełniłem błąd przy robieniu tej kolejki. Jak jest ten booster, to tutaj musi być tor prosto, a nie bezpośrednio tak. Bo tak to jest booster i zabierało dwa wagoniki, a nie jeden, tak jak chcemy. I teraz wam pokażę, że to działa. Dźwignię trzeba włączyć i wyłączyć. Przysłała wagonik. Teraz zostałem przesłany booster, gdy wsiądę. I gdy wysiądę, wagonik zostanie odesłany. To jest już koniec tego odcinka. I zapraszam was do zrobienia czegoś takiego w swoim świecie. Nie jest to rzecz zbyt trudna, ani też zbyt łatwa. Ale naprawdę warto mieć taki bogaty system kolejek na swoim świecie. No więc zapraszam was do komentowania, subskrybowania, żółty magiczny guziczek z równie magicznym napisem i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w następnych odcinkach. Wszystkiego dobrego, cześć!